wszystko jest ważne. Nie można tak mówić, że coś było ważniejsze, a coś mniej ważne. Jak się oddaje, co się robi, to trzeba robić możliwie najlepiej, jak się może. Jeżeli się robi coś, to trzeba to robić możliwie najlepiej. I ja to rozumiem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich robotach, bo tego tyle jest. To jest album taki, właściwie nie ma charakteru naukowego, tylko ma charakter, że tak powiem, rodzinny, bo chciałem, żeby coś po mnie w rodzinie też zostało. Tak jak pamiętam, to znaczy przyjechałem do Deir Bahary po jedno- czy dwudniowym pobycie w Kairze w 1962 roku w lutym, koniec lutego. Miałem 25 lat, równo. I przez kolegów pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego dnia, już nie pamiętam, ale w samym początku kampanii poprowadzili mnie na kawę do hotelu, który, hotel to jest Lokanda, do którego właścicielem okazał się wnuk sławnego złodzieja grobów starożytnych, który się włamał do tak zwanej skrytki w Medinet Habu, w której były jeszcze w czasach antycznych, egipskich, resztki mumii, sarkofagów, wyposażenia grobowego, które było jeszcze in situ w grobach królewskich. Została ta skrytka zrobiona po to, żeby raz na zawsze przestano grabić. W związku z tym przeniesiono te wszystkie mumie do tej dziury w ziemi, bo to był szyb głęboki na jakieś 12-15 metrów. To bardzo dużo, 12-15 metrów. To jest bardzo głęboka rzecz. Zniesiono te wszystkie mumie, które pozostały. Zniesiono resztki jakichś zabytków. Oczywiście złota było już mało, bo to przede wszystkim było grabione. No i powiedziano mi, że to właśnie ten pan, Sheikh Abderrasul, jest właścicielem nie szachtu, tylko hotelu, ponieważ jest szejkiem we wsi, w związku z tym, no to jest taka pierwsza osoba. Przyjął naszą misję bardzo życzliwie i tak dalej. Opowiadał, jak to jego dziadek nie chciał zdradzić, gdzie jest ta skrytka, więc tak go bito w pięty kijem, że w końcu się zgodził i to pokazał. Także on już nie rabował, był legalnym i prawidłowym, bardzo szanowanym człowiekiem w tej wsi. Przyjechałem, mając 25 lat, do Egiptu po skończeniu Wydziału Architektury i po krótkiej pracy, około kilkomiesięcznej pracy w Łodzi i w Warszawie po studiach. No więc, ponieważ zdarzyła się ta okazja, że mogłem pojechać do Egiptu, bo mój kolega z roku, Tomasz Mrówka, miał znajomych w skręgu doktora Leszka Dąbrowskiego i on jemu zaproponował, żeby pojechał. A on, i mówiąc mu, że wiesz, no to ty już jedziesz, okej, tu tam podpisz też podanie, ale jak masz kogoś, kogo możesz zaprotegować, ale musi to być facet, który umie mierzyć. Nie może być tak, by się okazało, że on nie tego. A mówi, no mam takiego. No więc to go przyprowadź i też pojedzie razem z tobą, albo trochę potem, bo to już wymaga urzędowe sprawy i tak dalej.
To jest profesor Michałowski, który wtedy był mniej więcej odznaczony, lekko potem, bo to był Zafaras, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. A ja z Dąbrowskim Leszkiem tutaj siedzę na kanapie w Dejel Bahary w Metropolitan House. To był dom zbudowany przez Metropolitan Museum w Dejel Bahary. Tam żeśmy dostali lokum od Egipcjan i to była taka sprawa, że Dąbrowski mi powiedział, słuchaj, co chcesz robić? A ja mówię, co mogę robić? Bo przecież to ja tu przyjechałem, jestem zielony. Wpadłem w tą robotę, koniec końców Leszek mi zaproponował, żebym zrekonstruował portyk ptolomejski. To jest taka małe pomieszczenie, jak ten pokój na wielkość. Cztery kolumny połączone ścianką i frontalny portyk, portal, z którego kamienie poszukałem wśród tych leżących tysięcy kamieni, ale się wyróżniały, bo to jest inny styl architektoniczny. W związku z tym wyłowiłem tych kamieni jeszcze tam około 10. Rozebrałem częściowo to, co było postawione przez Bareza przez poprzednią misję i zacząłem robić ten portyk. To jest, ja tak mówię, łatwo i tak dalej. To nie jest łatwa sprawa, dlatego że te belki tego rusztowania, to wszystko jest ogromne. Miały 25 na 25 centymetrów, to były takie belki. W związku z tym zbudowanie takiego portyku wyklucza wszelkie możliwości pomyłki, ponieważ gdyby taka belka spadła na coś, to łamie wszystko, a nie rekonstruuje. A o to chodziło. Tu ja stoję przed tym, w czasie tej roboty, tego portyku. To jest górny taras świątyni Hatshepsut. Tutaj w tym miejscu centralnym, na osi symetrii układu, z wejściem do kaplicy grobowej Hator. Ona tam nie była pochowana, to jest świątynia grobowa, nie grób. Ani nie grób, ani nie świątynia przy grobie, bo grób królowej Hator jest w Dolinie Grobów Królewskich. Więc po prostu, natomiast wieczorami przy lampach kreśliliśmy dokumentację, żeby po prostu nie było to tak sobie narysowane. To jest portret królowej Hatshepsut, zrobiony przeze mnie, długorobiony. No bo sfotografować to nie jest tu w tym wypadku tylko pstryknięcie migawki, tylko to jest kwestia, że oko królowej, to oko tu, rusza się. Trzeba wyczekać moment, żeby się spojrzało na człowieka, nie przeczę. Nie znajdzie pan tego zdjęcia nigdzie. Bo tylko jest taki raz zrobione i koniec. Ja nie kłamię. To jest moja zasada. Nawet jak coś głupio wygląda, to takie jest. A nie dlatego, że jestem nieświadomy. Ja jestem w pełni świadomy. Rzecz polega na tym, że słońce wędruje po tym reliefie i zmienia się te usta, ten nos, to się zmienia, ponieważ przy tak płaskim reliefie jest to tak zrobione, że słońce przenosząc to oświetlenie, ma się wrażenie, że twarz jest żywa, bo się zmienia. W ciągu pół godziny wyczaiłem taki moment, kiedy oko z takiego patrzącego na wprost zmieniło położenie źrenicy na środek oka. To znaczy, królowa, która patrzyła w tą stronę, ja tak robiłem zdjęcie, jak gdyby tak spojrzała na mnie okiem w bok, nie ruszając, bo to jest martwe, nie ruszając, tylko z takiego oka na takie oko. I to jest właśnie to oko, to widać to wyraźnie. Tutaj na zdjęciu nie wyjdzie, bo to jest za delikatne. Ten facet, co to robił, to się kochał w niej, bo inaczej jest niemożliwe, żeby zrobić taki nos i takie usta. Ja u Kenara studiowałem rzeźbę, to ja nie pieprzę drobnych kawałów, tylko mówię tak, jak jest. To był wszystko schemat,
kanon i tak dalej. Zdaje się, że oni robili na metry takie rzeźby i tak dalej. Tak jest, robili, ale zdarzało się, że zrobili arcydzieło. W tej pierwszej pracy w Dei El Bahari, to jeszcze był drugi sezon Dei El Bahari. To nie jest, nie należy do tematu. Następnie miałem przerwę w zatrudnieniu w stacji archeologicznej. Po prostu profesor Michałowski zgodził się na moje uczestnictwo w Nubii. Był to ten wielki akcja ratowania zabytków Nubii i ja pojechałem do Nubii na 4 miesiące. Wziąłem udział w kilku pracach. Wadie Sebuła, Abu Simbel, Dakka, Kasr Ibrim, Jebel Ada, Kasr Luis. Po tym okresie takich ciągłych jazd, uczestnictwa w wielu różnych misji, bez przerwy jakieś mierzenie, jeszcze w międzyczasie grób dla Piankofa Ramzesa VI w Dolinie Grobów Królewskich, po ciemku, zrobiony z latarkami tylko, nie było jeszcze elektryczności w tym grobie. W związku z tym to jest trudne do opowiedzenia, bo to wszystko bez względu na zmęczenie, warunki, upał i tak dalej było robione właściwie non-stop. Następnie pojechałem do Aleksandrii. Aha, po tym okresie dostałem malarii. Miałem 42 stopnie gorączki i widziałem wszystko przez wodę. Tak jakbym był pod wodą w basenie. Nie wiedziano, że to jest malaria. Dopiero wiele, wiele lat potem w tomografii komputerowej wątroby wyszła taka zmiana. Myślano, że to rak, a to była zmiana morfologiczna oczywiście, ale to była pozostałość po tym zakażeniu, no tym malarycznym. Przyjechałem do Aleksandrii po tym zakażeniu malarycznym. Widząc, co jest w tej Aleksandrii, zauważyłem, że jeden łuk ceglany jest w fatalnym stanie i podparty na chybę trafił. W związku z tym się wziąłem za ten łuk i go zrobiłem w ciągu 2 tygodni. Jedna z najlepszych robót w Aleksandrii konserwatorskiej. W międzyczasie przyjechali nowi stypendyści, w związku z tym profesor Michałowski nie wiedział co z tego. W końcu mi dał 2 osoby jeszcze, żebyśmy zrobili misję w Aleksandrii i kopaliśmy cysterny. Odkryliśmy cysterny. Pierwsza budowla ceglana nazywała się Manufaktura Arabska. A to była łaźnia rzymska i to cesarska łaźnia rzymska, dwubiegowa, symetryczna kompletnie, tylko nie w całości zachowana. A ja kopałem od początku, jeszcze w ogóle nie było widać, co to za druga budowla ceglana. To była bizantyjska część cysterny, ostatni jej etap. Biorąc pod uwagę, że Egipcjanie rozpoczęli przy ulicy na jednej z ulic ograniczających Komeldika budowę nowoczesnej budowli, dużej bardzo, podobno gubernorat. Chodziliśmy tam do nich patrząc, co tam wychodzi. Ja zauważyłem w jednej takiej wizycie, że jest odkryty mur, półokrągły mur, kamienno-ceglany. Powiedziałem przez telefon w rozmowie wieczornej z profesorem do Kairu, powiedziałem, że odkryli Egipcjanie półokrągły mur, nie wiem co to jest.
dziwny mur. Profesor przyjechał następnego dnia, rano. I to jest właśnie rezultat tej wizyty. Stwierdził, że jest to teatr, ten mur teatr, to znaczy mur, zewnętrzny mur ambulakronu, czyli tego obejścia teatralnego, w mierzalnym odcinku, to znaczy w odcinku na tyle długim, że można było wyznaczyć, jaki jest na wielkość ten teatr. Wyznaczyłem to. Profesor powiedział, wyznacz jeszcze drugą rzecz, to jest granicę sondażu, tak, żeby ten sondaż objął Scena France, orchestrę, fragment widowni przy tym i niech oni, Egipcjanie, nam odstąpią ten teren, już jest zgoda i inwestora, i Muzeum Aleksandryjskiego, i gubernoratu. W związku z tym jest to zgoda powszechna, czyli możesz wyznaczyć ten sondaż. Wyznaczyłem sondaż, okazało się, że jest wszystkie rzeczy, które były zadane, żeby sondaż objął, ponieważ przedtem określiłem wielkość tego teatru z dokładnością do 15 cm. A miał 32 metry. Więc ten sondaż w stosunku do ulic rzymskich sąsiednich ulic rzymskich, z których teatr był dostępny. Wykopali ten sondaż, ale ja musiałem wyjechać z Aleksandrii, bo miałem drugi sezon na Fustacie amerykańskim, więc pojechałem tam, bo już było wszystko podpisane i koniec, i musiałem tam wziąć udział. A Aleksandrę kopał w tym czasie Kubiak, sekretarz stacji, plus Ostrasz, architekt stacji, Makowiecka, archeolożka. I w ciągu zadanego okresu czasu, nie wiem ile oni mieli na to przeznaczonego czasu, wykopali 10 na 10 na 10. Bo teatr jest 10 metrów w stosunku do poziomu ulic zewnętrznych. To znaczy orchestra jest na tym poziomie, czyli poziom zero w teatrze, tak bym to określił. Oczywiście potem się podnosi widownia i w związku z tym jest coraz mniej, im bardziej na zewnątrz, tym wyżej zachowany. W związku z tym to zrobiłem i to przedstawia to zdjęcie. Profesor Michałowski przyjechał, zwołał wielką komisję z gubernatorem, z dowódcą policji miejskiej w Aleksandrii. Jeszcze jakichś dwóch panów przyjechało z Kairu, z Antiquities Organization. I po dyskusji pozwolono nam na kontynuowanie wykopalisk. To znaczy, Polacy nie odkryli teatru w Aleksandrii, tylko odkryli teatr w Aleksandrii Egipcjanie. Druga sprawa, to myśmy nie dopuścili do dewastacji teatru w Aleksandrii, bo gdyby nas tam nie było, to w tym miejscu stałby budynek gubernoratu i żadna siła by tego nie zmieniła. W teatr i wokół teatru Egipcjanie zdążyli, myśmy kopali teatr, a oni robili fundamenty pod budynek wysoki, bo miał być wysoki, powyżej 10 pięter. Robili fundamenty, więc wylano 360 żelbetowych pali o średnicy 40 cm, zbrojonych. W momencie, kiedy ja przejąłem teatr, musiałem wyciąć meslem i młotkami, bośmy nie mieli innych możliwości, tylko taki, o właśnie, taki, o, tak, tak, taki sposób, wyciąłem 72 pale.
a resztę jest w ziemi do dzisiaj, przysypane. Tam żeśmy kopać nie mogli, bo wszystko było tymi palami dokładnie porozbijane. Profesor ten właśnie w tą konferencję zwołał i na tej konferencji ustalili to, co powiedziałem w tej chwili. My robimy swoje, oni robili swoje. I rzecz by była beznadziejna. Jak się by skończyła, nie wiadomo. Natomiast wiadomo jest tylko to, co rzeczywiście miało miejsce. Na tym placu budowy, po skończeniu tych 360 pali fundamentowych, zrobiono, odlano w Żelbecie fundament pod część wysokościową budynku i ten fundament obciążono statycznie, to znaczy workami z piasku w formie piramidy ułożonych na tym fundamencie. Rzecz trwała 2 tygodnie, a po mniej więcej 10 dniach fundament się przechylił. I jak żeśmy rano przychodzili do wykopalisk, to się okazało, że wszystkie worki z piaskiem leżą, a fundament pod kątem się pochylił, ponieważ okazało się, że pomimo tej wielkości, pomimo głębokości tych pali i tego wszystkiego, pod spodem są jakieś pustki. Pustki, które pozwoliły na to, że po prostu jak woda jakoś się tam dostała z deszczu i tak dalej, to po prostu się usunęło to pod tym palowaniem. Wtedy wszyscy, jak jeden mąż zainteresowani, powiedzieli, tak, Polacy niech robią teatr. To jest ważna sprawa. Marmurowa widownia. To jest fantastyczna rzecz, a my tu, no trudno, no, siła wyższa, prawda. Oczywiście nic nie mówili, że się fundament przewrócił, tylko że no tak się złożyło, no tak, no, to po tych wszystkich negocjacjach, no trzeba było jednak zrobić to miejsce dla Polaków, no i zrobili. Ponieważ profesor Michałowski zrobił duży taki propagandowy rzut w Polsce, to zaczęto odwiedzać aleksandryjskie wykopaliska i tak profesor, nie profesor, tylko premier Jaroszewicz, Zenon Kliszko, marszałek Sejmu, wdowa po Aleksandrze Zawadzkim, Małcużyński, pianista, no, Sidor i jego pobratymcy. To wszystko się odbywało, widać jak na załączonym obrazku. Ogromna ilość ziemi, tylko że tą ziemię trzeba było usunąć z komu. Dziesiątki tysięcy metrów sześciennych ziemi trzeba było wywieźć za darmo, nie płacąc za wywóz. Na frontonie teatru pokazało się, portyk się pokazał, rząd kolumn i jezdnia przed nim, czyli nazwaliśmy to portykiem teatralnym, ale to nie jest portyk tylko teatralny, to jest portyk uliczny, ponieważ spina ulicę L1 Prim z ulicą Kanopiką, która jest pod Choreją, pod współczesną ulicą. To jest rzecz, która bardzo zmieniła nasz stosunek w ogóle do tych wykopalisk. Dlatego, że urodziła się wtedy w głowie, nie mojej, Michałowskiego, profesora myśl, żeby stworzyć na całym terenie co nam monumentale, czy jak tam nazwać, po prostu ekspozycja odremontowanych, rewitalizowanych obiektów, która by była udostępniona na wieki wieków
dla turystów i tak dalej. I spytał się, chcesz to robić? A ja mówię, chcę. No to rób. No i tak się zaczęło. No. To się wiązało z tym, że po prostu wyjeżdżałem z Egiptu. No i po tych 30 prawie latach pracy nie było jakiegoś podsumowania. Bardzo mile żeśmy spędzili, to znaczy tam oprócz mnie jeszcze było kilku cudzoziemców, tłumaczy głównie literatury polskiej na różne języki, jeszcze jakaś pani też z Wrocławia była wyróżniona. To krótkie było, owszem, ale bardzo takie sympatyczne i zwłaszcza, że Bartoszewskiego, no kogo jak kogo, ale Bartoszewski jest dla mnie kimś. Więc po prostu, zwłaszcza jak się dowiedziałem, za co ten dyplom, no to już tym bardziej, bo wszyscy tylko mówią, że ja to jestem archeolog. Ja, moje nazwisko to jest archeolodzy polscy. Był pan szczęśliwy przez robotę, przez pracę? Dzięki pracy? Nie zawsze, bo czasami były bardzo trudne rzeczy do rozwiązania. Cholerycznie.